witamy Was bardzo serdecznie na moim kanale, a witam Was moja córka Ania. No i ja, czyli gospodarz tego kanału, wujek Bohun. Moi drodzy, jeżeli chodzi o moją córkę Anię, ta niestety dzisiaj po raz ostatni w tym roku szkolnym występuje na moim kanale, ponieważ Ania wyjeżdża na całe wakacje. Jedzie na jedne w czasy z babcią i z kuzyneczką, potem jedzie na jedne kolonie, potem jedzie na obóz, a gdy wróci z obozu, wszyscy wyjeżdżamy na wspólny urlop rodzinnie. Tak. No, Chorwacja w tym roku wypadła. Także, moi drodzy, Ani nie będzie przez całe wakacje. W związku z tym nie będzie już więcej odcinków, przynajmniej przez okres wakacyjny z Anią. Byłam i nie ma. A ja, moi drodzy, jeszcze tutaj chciałbym dopowiedzieć to, że w te wakacje wyjątkowo będę się z Wami w tej serii spotykał, bo co roku była przerwa wakacyjna w tej serii, ale to była wtedy, że tak powiem, aktywna seria, gdzie jeszcze mogliście nadsyłać te prace. Teraz tylko przyjmuję te, które ktoś tam jeszcze nadesłał, a ja ich nie zaakceptowałem. No tak czy inaczej, moi drodzy, no z dwa razy podczas tych wakacji się spotkamy, tylko z tym, że no bez Ani, bo ona wyjeżdża. I przekażcie tam wszystkim moim widzom w jakiejkolwiek serii, kto by się tam pytał o Anię, że wyjechała na wakacje, nie ma jej. Mam rację? Wakacje, znów będą wakacje. Ona ma się fajnie, bo ma wakacje 2 miesiące, a ja raptem będę miał tylko 2 skromne tygodnie urlopu, które o tak przelecą. Ci, którzy pracują, dorośli, będą wiedzieć, o czym mówię. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do rzeczy, przechodzimy do sprawy, ponieważ tak jak powiedziałem, dzisiaj mamy presję czasową. Znowu, bardzo często to słyszycie, ale no bardzo często taką presję mamy. W związku z tym, moi drodzy, dzisiaj gdzieś tylko około 60 minut, czas start za chwilkę, żeby poprzeglądać galerię prac, które zostały nam nadesłane jakiś czas temu, co niektórzy czekali bardzo długo, by te swoje prace na moim kanale zobaczyć, więc w takim razie nie denerwuję ich już dłużej i rozpoczynamy te spotkanie kolejne z ciekawostek modelarstwa pod tytułem Modelarstwo Widzów. Dzisiaj zaczynamy od Przemka Barana w kategorii ciężarówki i zobaczmy, co nam Przemek przysłał. Cześć! Podsyłam zdjęcia trzeciego modelu w moim wykonaniu. Jest to DAF XF105 i talerii numer seryjny 3842 w skali 1 do 24. Jest to model dla początkujących. Sklejanie jest naprawdę łatwe. Miło wspominam chwile spędzone przy tym modelu. Tak, it's true. Moi drodzy, to jest święta racja. To jest model dla początkujących. Ania by sobie dała z nim radę. Bez żadnego problemu. Słuchajcie, Ania składała z Lego taki duży bus dla lalek, nie? Co to było? Autobusy. To też prawie to jakby sklejało się model, bo chociaż to model nie jest. Budowanie sklecków Lego nie jest modelarstwem, ale to jest coś na podobnej zasadzie, bo macie kilka tam elementów do poskładania, ale tych kilka elementów w tym jednym elemencie to jest tylko układanką dalszej części, jakiejś większej całości. Tak samo jest w modelarstwie. Macie jakieś rozdziały, które musicie posklejać i cały rozdział przyklejacie do innych rozdziałów i z tego powstaje taka po prostu całość. I powiem Wam szczerze, że z takim DAF-em Ania by sobie, co ma lat 11, dałaby sobie radę bez żadnego problemu. Tak, u mnie stoi, ale to z wartości i też sentymentu do tej marki, do tej ciężarówki, bo dla profesjonalistów, którzy no, chcieliby sobie tą ciężarówkę posklejać, no, nie ma bardziej zaawansowanego modelu, chyba że sami sobie coś tam jeszcze do tego modelu dodadzą, bądź też zbudują go od podstaw właśnie jako sami, nie? Dobra, moi drodzy, bo ja tu je gadu, a przecież mogłem już zdjęcia włączać i już mogliśmy oglądać tego DAF-a. Model jako trzeci tutaj przez Przemka wykonany. Ja widzę dość estetycznie, dość ładnie jest posklejany ten model. Widać tą niepewną jeszcze rękę, gdzie malował tutaj, proszę bardzo, na szybach te uszczelki, ale jest to zrobione i tak profesjonalnie. Tak, oko wujka Bohuna wychwytuje takie rzeczy, żeby nie było. Proszę bardzo, pomalowana blenda, pomalowane podszybie, pomalowane reflektory, kierunkowskazy. Model jest wykonany dość starannie i zasługuje na pochwały. Blenda troszeczkę jest przyklejona za nisko, a lusterko, kurza twarz, ona chyba nie do końca jest na swoim miejscu. No oczywiście, że nie. Te lusterko tutaj nie powinno być. To lusterko jest źle przyklejone. No ale
to jest do poprawy. Co za problem odkleić to lusterko i przykleić z powrotem. Natomiast Blenda jest zdecydowanie przyklejona za nisko. Tutaj te punkty, które widać, to są punkty, które mają trzymać łapki od tej Blendy. Ona powinna być wyżej. Tych punktów nie powinno być widać. Tak czy inaczej, i tak no, model jest sklejony dość estetycznie. Ja tutaj nie widzę odcisków palców, jedynie co wpadło mi w oko, to zbyt duża szczelina, w której widać zakładkę przyklejenia tej całej tutaj czapy, tej tego dachu, tego globu i tyle. Natomiast no, to jest do poprawy i Blendę i lusterko da się odkleić i przykleić to raz jeszcze. Być może Przemek nawet na to nie zwrócił uwagi. Dziękujemy Ci, Przemku, za nadesłaną galerię. Bardzo przepraszam, że tak brutalnie, że tak bestialsko robię to na Waszych oczach, czyli usuwam Wasze nadesłane pliki, ale moi drodzy, no nie mam innego wyjścia. Muszę tak robić, by nie pomylić się w tych galeriach. A tutaj Przemek Baran po raz czwarty, bo z tego co pamiętam, w poprzednim odcinku były dwie jego galerie. Aniu, tutaj mamy Amerykańca. To jest taki niebieski wolwiacz. Fajne ma te ślaczki, nie? Witam, przesyłam zdjęcia modelu Volvo WN780 Teleri, model seryjny 38-92 w skali 1-24. Jest to czwarty model, który skleiłem. Instrukcja nie zawiera błędów, a model jest raczej dla początkujących. Nie ma skrętnej przedniej osi czy otwieranej maski. Zgadza się, po raz kolejny tutaj Przemek ma rację. Model raczej nadaje się dla początkujących, tylko z tym, że tu jest ciut wyższy level, ponieważ, moi drodzy, musimy pamiętać o tych elementach, które są pokryte tak zwanym chromem, czy też pseudochromem. No, efekt wizualny ma być taki, że mamy traktować to jako elementy chromowane, ale tam musimy to fajnie zeszlifować, by te spoiwo, te sklejanie ładnie nam po prostu łączyło. Aniu, ja mam takiego czerwonego tam na półeczce, widzisz? Tam jest. Ja mam czerwony taki. O, właśnie tam ale stoi. Ale się doszukuje niebieskiego. Nie mam takiego niebieskiego. No tak czy inaczej, tak na pierwszy rzut oka, no wygląda to dość estetycznie sklejone, ale przyjrzyjmy się dalszym zdjęciom. Mamy ich aż 5, więc jest jeszcze czas na takie podejście od strony sklejania, bo pamiętajcie, ja podchodzę do Waszych prac pod kątem wykonu, nie pod kątem tego, co skleiliście. Ponieważ różne rzeczy sklejacie. Sklejacie samoloty, sklejacie okręty, a ja nie na wszystkim się znam, bo nie jestem chodzącą encyklopedią, żeby znać się na każdym jednym statku, na każdym jednym samolocie, na każdym jednym czołgu. Hełmie. Bożeż kochany. Moi drodzy, tutaj jedyna taka rzecz, która wpadła, znaczy dwie rzeczy, które wpadły mi na wzrok, to to, że tutaj, no, widać... Znaczy, po pierwsze, widać tutaj te zakładki, które były na wyprasce. To się ładnie szlifuje pilniczkiem, ewentualnie papierem ściernym, to się wygładza. Tutaj są widoczne te zakładki. Poza tym tutaj widać również łączenia. Natomiast tu mi się wydaje, że ten sliper idzie tą owiewką po tej linii i on idzie za bardzo w dół. To tak nie powinno być. U mnie tak nie ma. Ja mam równą szczelinę. Ja to pokażę, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Przepraszam, Anno. Zamieszanie teraz zrobię, niestety. Zamieszania narobiłem. Zamieszanie! Moi drodzy, zobaczcie tutaj sobie na model ten niebieski, a na ten mój. Chodzi o to, że ta kabina razem z częścią sypialną, ona powinna być w równej linii. A tutaj, no nie wiem, czy to jest takie złudzenie optyczne, czy faktycznie to wygląda tak na tej fotografii. Ta kabina sypialna, ta część, ten element. Zamieszanie. No zamieszanie, no córka mi tutaj robi teraz wyrzuty sumienia, że zrobiłem zamieszanie. No zrobiłem, zrobiłem, no ale czego się nie robi dla widzów, no. Oczywiście, że zrobiłem zamieszanie. Ale moi drodzy, to tutaj jest do poprawy. Za nisko tu jej ta kabina siedzi. No, ona powinna siedzieć prosto. Po prostu pewnie nie trafił sobie tam na te tylnie łapki, które są umieszczone na ramię. A są takie specjalne miejsca, gdzie mało te miejsca, one nie są płaskie, one są profilowane. Tam na swój profil przypada albo nóżka, albo czasami jest tak, że przypada po prostu tak jakby rurka w rurkę, nie? I tu jest zgłębienie, a tu jest no, matka, ojciec, no takie zasadzie, no. Cóż takiego wielkiego mam tutaj tłumaczyć w tej kwestii. I tam to widocznie sobie nie trafił. Poza tym uważam, że tutaj jest blenda za wysoko, to albo blenda jest tutaj... Znaczy nie, blenda by była nawet okej, okay, ale element dachu jest za nisko przyklejony. Ty nie masz wolowo.
Nie, ale tutaj też mi coś nie pasuje. Tutaj też jest coś nie ten teres. I wiecie co, no to co zauważę, to o tym mówię. No nie mogę tutaj, nie, że tak powiem, no popełniać takich błędów i nie mówić o tym, co tutaj jest błędnie sklejone, nie? No bo wtedy moja opinia nie byłaby wiarygodna dla was. A w tym wolowo ta naklejka też tak trochę tak jakoś tak, wiesz, tak jakoś tak. No mogłaby być bardziej prosto, ale to już jest taki szczegół kosmetyczny, tego się oszczepiać nie będziemy. Natomiast tutaj zdecydowanie jest coś nie tak. Tylko że na tych wstecznych zdjęciach, to może przez to właśnie, że przód kabiny idzie za bardzo do góry, a tutaj tył za bardzo w dół, to wyszła tam taka niechciana tutaj sprawa. No, powinno być tak, że owiewka po prostu schodzi gdzieś na ten etap szyby. I tyle. Tyle w temacie. U mnie tak jest. Przemek Baran, no tak czy inaczej, pomimo tego, że tutaj wytknąłem ci kilka błędów, bo muszę, taka jest moja funkcja, a każdy, kto tutaj przesyła mi te swoje galerie, no musi się z tym liczyć, że wujek Bochun coś tam jednak palcem wytknie, no to ja mam nadzieję, że cię to nie zraziło. Czyń dalej, twórz dalej, oczywiście niech to będzie dla ciebie taką konstruktywną krytyką, nic osobistego, po prostu no sklejaj dalej. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza. Dziękujemy ci Przemku za nadesłaną galerię i my tutaj sobie już podglądamy galerię Siedleckiego 95 w kategorii ciężkie krówki. Znaczy się ciężarówki znaczy. Witam, przedstawiam Volvo FH16. Przepraszam, nie FH, tylko F16. Zagalopowałem się. Znowu zrobiłem zamieszanie. 470. Skala 1 do 24. Mój czwarty model z 6 według kolejności sklejania. Na kolejny odcinek wyślę zdjęcia kolejnego modelu, bo na razie nie jest skończony. Ania zapomniała ci przypomnieć, więc ja to zrobię. W kategoriach nadal nie ma autobusów. Czemu mi nie przypomniała, że w kategorii nie ma autobusów? No właśnie mi przypomniała. Ona tak przypomina. To jest taki nasz język, taki. To jest kod, enigma, nie do rozwiązania. Nawet nasi nie dadzą rady tego kodu rozwiązać. To jest, my sobie tak gadamy po prostu. My tak mamy, to jest rodzinne. Że moi drodzy, jedziemy z tym koksem. O, tutaj coś prześwietliło. Ale WB karteczka jest, to fajna karteczka jest, taka oryginalnie to zrobił. Ale już widzę pomalowane felgi, tak na klasik zrobione, super, super. Hello modo, ja tutaj mam gdzieś chyba tego, ale mam go jeszcze nie sklejony. Mam go gdzieś tutaj na półce, ale nie jest sklejony, bo wiesz co, próbuję tam do... Tam chyba były czerwone felgi w komplecie. Ani zobacz, no, on tam jest. Tam są czerwone felgi w komplecie. Dobrze ja widzę? Tam chyba są czerwone felgi w komplecie. Także niekoniecznie to pomalował. Tego auta. Ale wiecie co, to ja patrzę, ja się sugeruję ilustrację na opakowaniu. To też nie można tutaj temu ufać, bo nieraz zdarzyło się tak, że kolorystyka pojazdu na pudełku była taka, a gdy się otworzyło pudełko, to było inaczej. A że tym się też błędnie sugeruję teraz. Zrobiłem pewnego rodzaju błąd. Zobaczmy jak to... Klasyka, moi drodzy, klasyka. Klasyka wjechała na salony. F16. Moi drodzy, kurczę, ile on tych naklejek tutaj... W końcu, jakiej narodowości ty jesteś? Bo ja już nie wiem, skąd to przyjechało. SNDL. Kurczę, nie no, słuchaj, ze Skandynawii, z centralnej Europy, zewsząd. Kurczę, masakra. No ty trochę pojechał z tym naklejką. A to jest, wiecie co, no, w latach 80. wszystko się naklejało na te ciężarówki. Chłopki Michelinny, robiło się te żółte takie światła. To jest chyba w dzisiejszych czasach nielegalne, z tego co wiem. Nie, to jest karalne chyba nawet w niektórych państwach. No i wtedy to było normalka. Jejku, co się tam wyklejało. Ja pamiętam, bardzo dużo ciężarówek miało końskie kopyty, te podkowy takie. Nie kopyta, tylko podkowy na grillu ciężarówki. Też to było popularne. Ale to, słuchajcie, tamte czasy były takie wzbogacone bardziej o takie sentymenty. Kurczę, jakby to nazwać, żebyście mnie zrozumieli. No takie rzeczy, które po prostu, no,
cudaczyły te pojazdy, nie? Dzisiaj mamy jakąś taką zwykłą, stricte ciężarówkę, którą widzimy sobie, wyjechała z salonu i tak jeździ. I tunigują tylko fanatycy albo kasiaści. A wtedy po prostu no, każda ciężarówka była w coś tam obzdurzona. A no właśnie. Zobacz sobie, jak ta zabudowa fajnie wygląda. Kurza twarz. Dość duża ta buda. Naprawdę dość duża ta buda, żeby to była dwuosiówka. Kurde. No, dla naszego psa. No nie wiem, no tak, tak jakoś dziwnie wizualnie mi to wygląda. Dla naszego psa wiozą. No, tak troszeczkę wizualnie dziwnie mi to wygląda. Słuchajcie, estetycznie jest sklejone, estetycznie poprzyklejane naklejki. Są one, znaczy to nie są takie zwykłe naklejki, to są kalki, które trzeba po prostu no, dość tak umiejętnie przyklejać. I tutaj widzę, akurat na razie nie mam się czego doczepić. Malowania ty widzę, aczkolwiek silnik akurat nie był pomalowany. Słuchajcie, tu nawet pajęczyną zdążyło już. To jest właśnie, to jest urok. Ktoś by mógł powiedzieć, on tutaj takie zakurzone, zapajęczone już zdjęcia przysyła swoich modeli, jak mu nie wstyd w ogóle, co on chce to Polsce pokazać. A ja wam powiem, że to ma swój urok. I ja na przykład swoje modele często czyszczę, znaczy często, raz na 3 miesiące może. No dobra. No bardzo, bardzo często. Zdradziła mnie, jaki to jest mały zdrajca. Ale chodzi o to, że na przykład takie wiecie, zapajęczone modele czy coś, to fajnie wygląda. To wygląda, że to jest faktycznie samochód retro, że on jeździł kiedyś i że to właśnie, moi drodzy, kiedyś ten ząb czasu i pod kątem starzenia się pojazdu i też jego naturalnego przybrudzenia widać na tych modelach, nie? Mnie to akurat przypadło do gustu. Bardzo podoba mi się to ujęcie. Chyba sobie to walnę po prostu jako tapeta na pulpicie tutaj. Fajnie, mi się to podoba. Ma to sobie taki swój urok, nie? Ośrodek. Nie widać tutaj zbyt dużo, aczkolwiek widzę, że nie był malowany. Przyklejona tylko jest kalka na desce rozdzielczej. Tak. Model jest przykopcony, ale no cóż, i tak wygląda. Tak po prostu swojsko, tak oryginalnie, no bo to jest model retro, no klasyk, stary już, no. Tato, to jest Volvo. Volvo to jest? Volvo? Volvo. Volvo, świetnie zrobione, po tej z precyzją pomalowane te zawiasy, ja nigdy to... Słuchajcie, to jest jedyny element na naczepach, na w ogóle zabudowach, naczepach, gdziekolwiek. Ja nigdy nie lubiłem malować zawiasów, nie wiem czemu, ale mam jakieś po prostu, nie wiem, nie lubię malować zawiasów. A tutaj ładnie to jest pomalowane, proszę bardzo, te rygle, te zamki, te zasuwy, wszystko to jest ładnie pomalowane, super. Super. Co? W twoim wykonaniu znaczy, tato, no bo mam taki język, taki właśnie, wiecie, nikt tego nie zrozumie, nikt tego nie rozszyfruje. Nie no, już przełączyłeś zdjęcie, to nic. Już zacząłeś inny temat, to już nic. Aha, no dobra, my już wiemy, to będzie na sekret. Już wiemy, o co chodzi. Także, no. Moi drodzy, dzielibyśmy tutaj Siedeckiemu 95 za nadesłaną galerię. No, model fajny, przypadł mi do gustu, fajnie, panie, fajna praca, podoba mi się. Taka przyjemna, taka swojska, taka, kurczę, niby zakurzona, ale te zakurzenie na tym modelu dodało smaczku. Jest. Maria, Mateusz, była Miłosz, siła. Karol, Damian, Marla teraz będzie w kategorii kartonowe. Zobaczmy to. Jej, kartonowe! Witaj, wujku, mam 13 lat, przesyłam ci moją pierwszą pracę. Jest to Mario i Luigi. Luigi, tak? Tak się to powinno czytać. Wykonałem ich z papieru. Czas pracy to około 1 godziny. Pozdrawiam, Marlena. A, jakie to słodkie. Kartonowe. Ani, to coś dla ciebie, więc oceniaj. To, bo ja się na takich rzeczach nie... Chodź tutaj, córka. Chodź, oceniaj. No, córka się wypowie. Słodkie. Jakie to jest? Słodkie. Mhm. No, takie fajne, fajne, takie maluszki, małe, fajne. Mhm. No, co możesz powiedzieć o zderzakach? Jaki zderzak? Ja tutaj widzę trzy zderzaki co najmniej tutaj widzę. A te szyby jak ładnie pomalowane. Na czarno. No. No to wiemy, ale coś jeszcze powiedz. Nie wiem, o kołach coś powiedz. Jakich kołach? Gąsienice jakie fajne. Lufa na czole. Taka. Jaka lufa? No tam nie widzisz, tam. To jest czapka. Ach, czapka.
A zobacz sobie, tutaj takie dwa fajne stoją. To jest Porsche, a to jest jakiś... Tato! No co? O, patrz jakie małe, Porsche na nie dokleju. No. O, jakie słodkie to jest. No. No powiedz coś, żeż. Rozwalają mnie. Co zrobiłaś? Czy zrobiłeś? Rozwaliłaś, czy rozwaliłeś mi córkę? No dlaczego to zrobiłeś? To przecież to moja córka jest kochana taka. Nie, no moi drodzy, ja tu akurat się nie wypowiadam na temat tej pracy, ponieważ, no wiadomo, to jest praca, no... Mnie by bardziej modele interesowały. Ja tutaj z takiej czystej sympatii zaakceptowałem tą pracę, ponieważ modelarstwo, ja chcę modele. Ja chcę czołgi i takie inne rzeczy, aczkolwiek to jest słodkie. I wiedziałem, że Ania tutaj będzie to opiniować. Ania opisała to, że to jest słodkie i że ją to rozwaliło. I że to jest malutkie w porównaniu do kleju. No i co? No i co, Marla? No, poskładałaś chłopki, żeby rozwalić chłopka. Czy ją, no. No i ja jestem chłopkiem, dziękuję. Wielkie dzięki, tato. Tak wyszło. Nie, no dobra. Oczywiście, no musicie wziąć pod uwagę to, że my się tutaj wydurniamy, nie? To jakieś jaja muszą lecieć, no. Ale ja się nie wydurniam, one naprawdę są słodkie. No to akurat mówisz szczerze. Wiem, bo znam ją od urodzenia. Bo pępek jej odcinałem od tam z tego. Od urodzenia ją znam. No. Wyobraźcie sobie, że nawet nie chciała beczeć, jak gdy wyszła od mamusi z brzucha. Lekarz musiał klepnąć tyłek, żeby było pierwsze. No i do dzisiaj tak zostało. Blasko... Co? No dobra, no. Ty mnie tu nagrywasz. Ale przecież ty jesteś rozwalona, więc ciebie tutaj nie ma teraz. No jesteś rozwalona, tak? Dobra, moi drodzy, jedziemy. Kolejna tutaj galeria jest od Mateusza E440. Ja zresztą chciałem ci jeszcze coś powiedzieć. Ona wie, co jej powiedziałem. To jest taki nasz kod, taka enigma taka. Także moi drodzy, Mateusz E440 w kategorii kartonowej, jedziemy z tym koksem. Siemanko! No, manko się. To znowu ja i kolejny autosan H9 myślnik 21. Ten jest już bardziej dopracowany. Stylizowałem się autobusem mojego sąsiada ze wsi, czy też z wsi. Cóż, zobaczmy go. Co prawda, moi drodzy, jest to wykonane z kartki papieru, czy też tylko i wyłącznie papieru, tak? Nie, trochę wmurowało, ja nie wiem, co mam powiedzieć. No chłopak se siodł i zrobił, nie? Se posklejał. Tylko czym się różni ta praca od tamtej pracy? Tutaj widzę, wszystko od podstaw jest wyszkicowane, posklejane, a tam już jest taki gotowy szablon posklejany na zakładki sobie, nie? Z tego, że to taka różnica. Aczkolwiek, no, nie porównuję dzieła do dzieła, tylko po prostu zwracam na to uwagę. Czym się to różnią? Znaczy, to też nie jest stricte takie... Co? Same? Znaczy nie, no, chodzi o to, że nie traktuję tych dzieł tak samo, nie? Czy tutaj trzeba podejść z inną filozofią. No tak, ja widzę duże podobieństwo do H21. Proporczyki oczywiście muszą być. Musi być tutaj, proszę bardzo, tablica. Jaka linia, dokąd jedzie. No, super, super. Fajne. Aniu, ty powinnaś opiniować takie prace. Dlaczego? No bo ja powinienem opiniować te takie ale ciężarówki. Ale dlaczego ja mam opiniować kartony? A dlaczego nie? Dlaczego nie? Bo ja chodzę na plastykę? No tak, ty powinnaś to opiniować ze strony plastycznej. Bo ja już dawno miałem plastykę. Ja bym to zrobił gorzej. Ty byś to zrobiła lepiej ode mnie. Może byś zrobiła to tak fajnie jak tutaj dobra. Autor tego. Ja bym to zrobił gorzej, ja bym to spierniczył. Na pewno, ja bym nie zrobił takiego fajnego autosa. Byś to spalił. Ja bym to, ja, na pewno. Zjarałbyś to w piecu. Ja bym to spierniczył na pewno. Także tutaj no, Mateuszu, no, na propsie. Ja bym to gorzej zrobił, na pewno. Ale Ania to powinna oceniać, bo ona jest plastyczka. Słuchajcie, ona ładnie rysuje, robi bardzo ładne prace plastyczne i ona to powinna oceniać. Po to tutaj jest. Dziękujemy za nadzoroną galerię. Jedziemy dalej. Miłość w kategorii czołgi. Zobaczmy te czołgi. A, wujku Bohunie, mam 12 lat i przesyłam ci zdjęcia mojego pierwszego modelu. Czołgu PZKP FW3AUS-E. Oczywiście ironicznie to odczytałem, żeby nie było. Firmy First to Fight w skali 1 do 72, numer indeksu to
O Boże, 4 cyferek. 298158A, numer katalogu 14. Niestety nie składało mi się go dobrze, bo elementy były za dobrze dopasowane. Bo elementy nie była za dobrze dopasowane. Chociaż może to po prostu ja lamiłem. Pozdrawiam ciebie i rodzinkę. Lamienie to nic złego. Lamienie to... Wiesz, czym jest lamienie? Lamienie tak naprawdę to zabawna forma nauki. Bo jeżeli coś zlamiłeś, coś ci nie wyszło, zapadło ci to w pamięć, dlaczego ci to nie wyszło, jak to powinno być i się uczysz. Więc lamienie jest fajne, lamienie jest pozytywne. Wiem coś o tym. No co, mnie tutaj łokciem, wbija mi łokieć w moją rękę i zadowolona. Dałeś mi tu rękę, to ja nie... No to dałeś mi ci tu rękę, to trzeba ją od razu połamać. Tak. Biednemu ojcu twemu, zresztą takiemu. Te dwa złote są brudne. Co są? Brudne. Jakie brudne? Aniu, żadna kasa nie jest brudna, żadna kasa nie śmierdzi. Słuchaj, no dwa złote są, ten czołg kosztuje po prostu dwa ducki. Nie, nie kupię. Nie, no to chodzi oczywiście o porównanie skali, nie? No faktycznie taki malutki czołg, takie malutkie biździu, no jest ciężko posklejać, jest no. Jest tak mało, że sobie go wyobrazić nie umiem. No, gąsienica spadła. Chyba, obsunęła się. Nie. I tutaj tak, moi drodzy, no, jeszcze nie jest pomalowany, nie wiem czy nie jest dokończony, ale ja bym go bejcą pierdzielnął, że tak powiem, nie? No, pomalowałbym go troszeczkę, nie? W jakieś takie, urozmaiciłbym go z lekrza. Tym bardziej, że tam masz do zamaskowania takie dwie plamki pokleju, więc wykorzystałbym do tego właśnie farbki. No i czołg jak taki słodziutki jest to, taki malutki, słodziutki i powiem ci, że nawet przypadł mi do gustu. No, natrudziłeś się pewnie sklejam. Takie, ja sobie już to już wyobrażam, takie moje palce grube, nie? Jak sklejam takie malutkie pierdołki. Chyba by mnie coś trafiło, nie? Także, no, tutaj szacun, bo... No zobaczcie, no bawi się moją ręką po prostu. No ja bawię ją. Nie wiem, ona mi już ją połamała. Wymaglowała mi tą rękę. Ja tutaj za chwileczkę, ja po tym odcinku będę inwalidą, nie? Będę po prostu inwalidą. Na rentę będę musiał iść. Usuń pliki. Jedziemy następne. Oczywiście dziękujemy za nadesłaną galerię, ale teraz czeka ta od Ursusa 152 w kategorii kartonowe. No. Nie! Dobra, najpierw opis czytamy. Witaj wujku, chciałbym ci przedstawić dwa z wielu moich modeli. Będą to modele polskich ciągników rolniczych, czyli Ursus C360 oraz Ursus 202. Prototyp. Są one wykonane w 99% z kartonu. Ursus C360 jest moim pierwszym modelem wykonanym około 3 lata temu. Od tego czasu przeszedł już mnóstwo poprawek i zmian koloru. Serdecznie pozdrawiam ciebie i Anię. Widzisz? O, jest zdecydowanie... Ktoś mnie zna? Tutaj prace lakiernicze wykonywał na przestrzeni lat. Ktoś mnie tutaj zna? No. Jesteś bardziej znana niż ja na tym kanale. Tato, nie przeklinaj. Jak to nie przeklinaj? No przecież... Jak kiedy? No przecież kurczę! Nie przeginaj! A nie przeginaj! Aha! Nie, no to nikt nie napisał, kiedy będzie wujek Bohun w sekcji komentarzy pod filmem, tylko kiedy będzie Ania. Co? Ja ani raz nie przeczytałem w sekcji komentarzy pod filmami, kiedy będzie wujek Bohun w końcu, tylko kiedy będzie Ania. No, ty cały czas tam jesteś! Aha! A to o to chodzi. No to nie wiem, no to może. Ja się na tym znam. Ja nie znam się na tym. Ja dopiero co z kosmosu spadłem, słoiki się dopiero urwałem. Ja mam się na takich rzeczach znać. No taka szyszka. Taka szyszunia. Taka szyszunia jestem. Szyszka Bohun. Ostatnia w tym sezonie. No szyszka Bohun, tyle. Moi drodzy, oczywiście wygłupów w domowej atmosferze nie może zabraknąć tej pozycji, bo inaczej świat by był nudny. Moi drodzy, przed nami perełka. Przed nami... To jest królowiec po prostu. To jest królowiec. To jest C360. To jest Ursus. Nie mylić z ciapkiem, bo co niektórzy się tutaj wkurzają, że 360 się myli z ciapkiem. To ciapek nie jest. To jest Ursus z urwaną tą torą, tą. Ja tutaj widzę szczegóły. Widzę tutaj podzespoły tego ciągnika. Widzę wypadnięty reflektor z wyciągniętą instalacją elektryczną. Widzę, że jakiś łoś podszedł i strzelił temu biednemu Ursusowi w pychol i zrobił mu takie przymeblowanie niechciane. To jest maszyna, która w polu ciężko pracowała, pługi targała i wygląda teraz jak
wygląda, no może w opłakanym stanie. Tak czy inaczej, na pewno autor tego modelu chciał, by ta maszyna tak wyglądała. Bo to nie jest salonówka, to jest maszyna, która w polu pracowała i to jest ten prototyp. Z WB zresztą nawet. Ursus! Proszę bardzo, mamy wydech, proszę, mamy tutaj takie przynajmniej przedstawiające jakąś bryłę, elementy jakiegoś silnika, korpusu, no wygląda to dość fajnie. Kurczę, nawet układ kierowniczy tutaj jest wykonany, super, podoba mi się bardzo. Aniu, zobacz tylko na to. Widzę. Powiedz, że coś, kobieto, bo mi słów brakło. Mówię. Powiedz coś jeszcze. No powiedziałam. Ale coś bardziej powiedz. No powiedziałam. No to się nagadała? Brawo ty, naprawdę. Brawo jesteś, ja. Jesteś bardziej rozmowna ode mnie, serio. Brawo ja, przyjdź do Play'a. Te, nie zapłacili nam za to. No, jeszcze będę będzie. Reklamował Play'a, ich nie lubię wcale nawet. Także moi drodzy, słuchajcie, no mamy tutaj prototypik, mamy tutaj C60. No urzekła mnie ta historia, no po prostu urzekła mnie ta historia. Modele, no na chwilę obecną... To jest perełka w tym spotkaniu. Nie faworyzując oczywiście nikogo, ale to jest dla mnie perełka. Po prostu, moi drodzy, no... No fajnie to wygląda i tyle. Oczywiście te... To jest też nasz język, nie? Ania wie, co powiedziałem. Nie dowiecie się nigdy. Nie, nie wiem akurat w tym przypadku. Jak nie wiesz, jak wiesz. Dobra, no. chyba wiem. No i tak, moi drodzy, zobaczcie kółka, felgi, jak to wszystko jest fajnie zrobione. Proszę bardzo, przewody, rurki, wszystkie takie encepęce. Oto mi moje ręce. No w końcu, to wszystko, wszystko jest zrobione elegancko. No super, po prostu super, no. Jestem podekscytowany, jestem rozanielony na widok tych ursusików. Nawet tutaj te błotniki są wyklepane ręcznie gdzieś tam na jakimś kurde kowadle. Nie musi to być, nie musi to być prosto, ale jest. I to widać, że to jest praca ręcznie wykonana. I zobacz sobie, z tyłu też flaki z reflektora widać, widzisz? Mm. Fajnie. Flaczki w oleju. No. Ale wiesz co, jesteś bardziej spostrzegawcza ode mnie, bo ja to dopiero zauważyłem po jakimś czasie, a ty od razu zauważyłaś na pierwszy rzut oka, że... Skąd wiesz? Traktor nie ma oka. No boś powiedziała przecież. Już powiedziała, córko mała, że wyszły te łone. Powiedziała, obcięcie im głowy. No. Że moi drodzy, no świetnie to wygląda, super. Ursus 152. No ja już teraz wiem, dlaczego ty jesteś autor Ursus 152. No, bo ty sobie po prostu Ursusy widzę, kochasz. No i kochaj dalej. A spróbuj tylko zdradzić tą markę, nie? To ja cię znajdę, pamiętaj. Wiem, gdzie masz okna. Usuń pliki, no taki żart to jest. Nie musisz, jesteś jeszcze za mała, żeby zrozumieć wszystko. Ale ja chcę rozumieć. No po prostu chodzi o to, że skoro już ma pasję i miłość do marki Ursus, skoro zrobił takie ładne Ursusy, no. To głupio by było rozwieść się z tą miłością do, tych do tej marki i do tych maszyn, no. O to się rozchodzi. No. I żeby go podbudować w argumentacji do tego, że ma nie przerywać swojej miłości do tej marki, do swojej pasji, bo świat by na tym stracił, no. To ja tutaj zaszantażowałem go, że wiem, gdzie ma okna, gdyby to zrobił. Rozumiesz to? No. Co ty myślisz, że jak będę oddawał twoją rękę twojemu chłopakowi, to nie rzucę mu podobnego tekstu? No. To się mylisz niestety bardzo. No. Każdy, który złamie ci serce, ja mu złamie kark. No niestety, taka będzie kolej rzeczy. A ja muszę na chwilę... Moi drodzy, lecimy do kolejnej galerii Tomka G tym razem. Tomek G, taki sobie tajemniczy z tym G. Dobra, samoloty. Sprawdźmy, co... że tak powiem, w hangarze u Tomka stoi. Witam wujku, mam na imię Tomek i mam 16 lat. Oto moja pierwsza praca modelu samolotu. Ja go sklejałem bardzo dawno temu, ale postanowiłem, że zrobię zdjęcia i ci pokażę, jak go zrobiłem. Przepraszam za to, że nie powiem, w jakiej skali on był. Producenta oraz numeru katalogowego, ponieważ pudełka już nie posiadam. Pokażę oraz dwa model już z klocków. Tak składnie akurat trochę tej, znaczy tam jak widzę, no i tyle. Dreamlinera, który zrobiłem jak miałem 12 lat. Pozdrawiam serdecznie Ciebie oraz rodzinę, trzymaj się ciepło. O, ja też Ciebie pozdrawiam, Ty też się trzymaj ciepło i Twoją familię też pozdrawiam. Wow, modelarstwo kartonowe, level pro. Już widzę po prostu ten karton w tym odcieniu, w tym kolorze.
Nawet czuję jego impregnat. Także świetnie. Ja to widzę, te wykonanie już tutaj. Zobaczcie, kurczę, to już robi wrażenie. No pierwsze zdjęcie już zrobiło na mnie wrażenie. Och, to jest typowe modelarstwo kartonowe. To jest to, co ja bym chciał w modelarstwie kartonowym w galeriach przesyłanych od was zobaczyć. Takie 100% modelarstwo kartonowe. Wow, jestem pod wrażeniem. Model fajnie wygląda. Tylko ty uważaj, żeby tego modelu ci chomik nie zjadł, no. Chomik mandżurski, z tego co kojarzę, nie? Te malutkie to są mandżurskie, bo te takie długie, takie jamnikowate, to są chyba syryjskie. Mogę się mylić, ale chyba raczej nie. Także chomiczek chciałby polatać samolotem, no takim samolotem, to ja bym polatał. Ładnie zrobiona ta praca jest. Kurde, estetyka, wykonania. Też tutaj widać, że ten kartonik się troszeczkę przykurzył, ale i tak model wygląda pięknie. Zobaczcie, ta przeszklona kabina, do tego jeszcze, moi drodzy, widać wnętrze, widać te urządzenia sterujące, fotele, no to kurza twarz, no świetnie to wygląda. Mało tego, tu jest jeszcze kółeczko, oczko do podwieszenia pod sufitem, chyba że się mylę, chyba że to jest do czegoś innego, ale mi się wydaje, że to jest raczej do powieszenia gdzieś tam pod sufitem na jakiejś lince czy coś, bo coś takiego już widziałem na jakichś tam modelach i to właśnie do tego służyło. No kurza twarz, no powiem wam, elegancko, elegancki modelik. No takie modelarstwo kartonowe mi się bardzo podoba, przypadło mi bardzo do gustu, super. Francja elegancja, no, Francja elegancja, super. Anno, żałuj, że tego nie widzisz. A tu jest z klocków, tak? Też fajnie to wygląda, też fajnie to. Tylko że wiecie co, no a tu ja akurat z prac z klocków Lego, no... Nie chciałbym tutaj się przykładać do opinii z klocków Lego. No to stricte nie jest modelarstwo, nie? To jest budownictwo. Nawet nie wiem, do jakiej kategorii to wrzucić, ale to raczej takie modelarstwo nie jest. Hobby tak samo fajne, bo ja lubię klocki Lego. Pamiętam sam za dzieciaka składając z klocków Lego, ale nie traktuję tych prac tak poważnie jak sklejanie czy z kartonu, czy też z tworzyw sztucznych. Świetnie, bardzo dziękuję za nadesłaną galerię Tomek G, no jeżeli chodzi o ten samolot, bo ten z klocków nie za bardzo interesuje, ale ten tutaj kartonowy, nice job. Moi drodzy, jedziemy do kolejnej galerii, tym razem do Patryka, do Cieszyna pojedziemy, moi drodzy, bo Patek z Cieszyna właśnie jest. Okręty i łodzie, taka kategoria to będzie. A co jeszcze będzie? Zobaczmy. Witam, przedstawiam model RMS Titanica o skali 1 do 400. Producentem jest Rebel. Numer katalogowy modelu to 05715. Spiszcie te numery i skreślcie w totka. Model jest moim pierwszym, a więc nie jest doskonały. Titanikiem zainteresowałem się po tym, jak obejrzałem film. To, że niezatapialny, było tylko przedwczesną rzeczą stwierdzoną przez media. No tak. Mam nadzieję, że każdy zna historię Titanica. Pozdrawiam. No, myślę, że każdy zna. Wiem, że zatonął. A miał być niezatapialny. To już dużo wie. Moi drodzy, RMS. Titanic. Oto on. Klasyka. Historia. Kawał historii. Niestety tragicznej. Dzisiaj w wykonaniu... No, miniaturki. Czyli po prostu modelu, który wygląda na miniaturce dość nieostro. Ale mam nadzieję, że kolejne zdjęcia będą wyostrzone. Mamy, moi drodzy, śrubę. Śruba Titanica. Ty widziałaś kiedyś śrubę Titanica? Tego Titanica z tych Titaników? Titanic zatonął. Jak miałam widzieć jego śrubę? No, dlatego teraz ją widzisz. To jest właśnie śruba Titanica. A nawet sztuk dwie. Widziałaś takie cuda? Tylko u nas. Od 16 do 18 tylko weekendy mamy zamknięte i sprzedajemy do nich świeże bułeczki. Titanic, słuchajcie, powiem wam tak, jeżeli chodzi o wartość historyczną i sentymentalną, Titanic to jest mocarz, to jest taki król, kurde, wszystkich tych zatopionych okrętów, w ogóle. Co tam się dzieje na tym podwórku na litość boską? Natomiast, moi drodzy, wykon, no, jeżeli chodzi o takie zbliżenia, to widać tam jakieś szczegóły.
ale statek pokazany w takich, kurde, no, w takich oddaleniach tego modelu, no niestety nie jest zbyt wyrazisty. No tutaj kolejne zdjęcie myślałem, że będzie bardziej wyostrzone. O, tu jest bardziej wyostrzone, na szczęście. Szóste z sześciu zdjęć bardziej nam pokaże ten model, bo jest wyostrzone. Pamiętajcie o tym, żeby wyostrzać te zdjęcia, no, zrobić więcej, nawet kilka ujęć i wysłać te najbardziej wyostrzone, bo no, diabeł tkwi w szczegółach, a jeżeli my nie będziemy widzieć szczegółów, to nie będę mógł po prostu podejść do pracy, no, tak jak powinienem, z pewną tej rzetelnością, no. Słuchajcie, no, ja tak patrzę na ten pokład, na to wszystko. No, widzę bardzo dużo szczegółów. Ładnie to dość wygląda. Ale no nie kup mi po szufladzie z tego. Ładnie to dość wygląda i powiem wam, że gdybym miał ocenić ten model po tym zdjęciu, to jest to wykonane bardzo ładnie. Ale tam na zbliżeniu widziałem, że ta ręka, która prowadziła tą linię, tutaj tą bordową na dole, to była niepewna. To nie była równa linia, ale z daleka wygląda na równą linię. A no właśnie. Czyli zobaczcie sobie, jak zdjęcia potrafią pokazywać inną rzeczywistość, gdy się patrzy na to z bliska, a inną rzeczywistość, gdy się patrzy na to, no już takiej perspektywy całości widocznej na zdjęciu. No właśnie. Kurde, te kominy mi się troszeczkę za niskie wydają. Albo po prostu mi się tylko tak wydaje, albo te kominy nie były większe. A widziałeś Titanica na oczy? No jasne. Nurkowałem z mamą i widzieliśmy Titanica. A, no to okej. Aniu, ja cię proszę, no, kupiłaś taką bajkę. Nie. No właśnie. Nie nurkujesz. No, ja wiem, co jej powiedziałem. To jest taki nasz po prostu język taki. My wiemy, co se gadamy. I tyle. No. Jak ci się podoba ten Titanic? Nie widziałam oryginału. Zostawcie Titanica, nie oceniajcie go. Tam ciągle gra muzyka i oni tam są. No dobra, wiem, że fałszuję, ale przynajmniej się starałem. Tak czy inaczej to masz talent, czy tam, kurczę, nie wiem, jakiegoś show muzycznego się nie nadaje. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Fajna praca, bardzo przyjemna, fajnie, ale czegoś mi tutaj brakuje. Brakuje mi więcej wyostrzonych zdjęć. Tak, abym mógł podejść do Titanica tak, jak on na to zasługuje. Titanic to jest królowiec, to jest mistrzunio i do niego powinno się podejść zupełnie inaczej, niż ja to zrobiłem, a zrobiłem to tak, ponieważ galeria mnie do tego zmusiła, okoliczności mnie do tego zmusiły. Chciałbym zobaczyć więcej szczegółowych zdjęć, zrozumiany każdy jeden element tego Titanica, tak, abym mógł się jeszcze bardziej nacieszyć tą galerią. Niestety, przykro mi bardzo, nie usatysfakcjonowała mnie ona, ale sam statek jest na propsie. Jedziemy do kolejnej galerii, tym razem Filipa Berenta, o ile to się odmienia. Berent, tak, w kategorii osobowe. Osobówki teraz będą, Aniu. Hej wujku, mam 13 lat, a to jest mój... Nie robi się takich błędów w wyrazie mój. Model Volkswagen Golf 1 skala... Golf 1, skala 1 do 24, pozdrawiam Filip. No cóż, zobaczmy to. Volkswagen Golf. No, widać, że to jest modelik poskładany, ale nie jest pomalowany w ogóle. I z tego, co widzę po szybach, to nie widzę śladów kleju. Jak na 13-latka, to się propsuje. Ale zobaczmy dalsze zdjęcia. Ojojoj! Ojoj, to znaczy się tego, co ja chciałem powiedzieć. Tu coś chyba nie pykło. Tu chyba miało być jakieś lustereczko przyklejone albo coś i nie poszło, czy coś, albo jakoś tak. Jabadabadu, powiem wam szczerze, że na widok co niektórych galerii nie wiem, co mam powiedzieć, bo są zdjęcia takie jak te, albo takie jak te, gdzie nie mogę zobaczyć szczegóły tego silnika. Ale mogę cokolwiek wyhaczyć. Widzę tutaj zbiornik, widzę tutaj koło zapasowe i mogę się domyśleć też, co? Anno, powiedz coś, pomóż mi, no przecież ty jesteś tutaj do pomocy mi przecież, no powiedz, że jest coś. Chcesz dzisiaj pizzę?
tak. No to powiedz, że coś, no bo inaczej pizzy nie będzie. No ja się już muszę posuwać do takiego szantażu wręcz bezczelnego, bestialskiego. Jeszcze mnie normalnie zgłoszą na niebieską linię. Przemoc, ja cię zgłaszam, przemoc w rodzinie, ojciec szantażuje córkę, pizzy jej nie da, jak ta się nie wypowie. No masakra przecież jakaś to jest. Przecież zaraz będą afery na YouTubie. YouTuber szantażuje swoją córkę. Wielka afera na całą Polskę będzie. Boxdel mnie pokaże w swoim odcinku. Masakra to będzie. No, no Aniu, no, no powiedz, że coś. No wycieraszkę tej pizzy. Tak powiedziałem, są galerie, które mi ciężko zopiniować. I to jest jedna z tych galerii, którą mi ciężko zopiniować. Nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu wykon, który jak na 13-latka widzę, jest dość staranny, bo nie widzę nagminnych śladów kleju, aczkolwiek brakuje mi malowania całego pojazdu i tyle, nie? No, i tyle. Naprawdę, nie wiem, co mam więcej powiedzieć. To jest jedna z tych galerii, przy których po prostu no musiałbym nabrać wody w usta, no i tyle. No. Ta mała nic mi nie pomaga. No to powiedz, że co? No? Powiedziałam. No powiedziała, no. Ja wiem, że stosunki dyplomatyczne trzeba z widzami utrzymywać i tak dalej, no ale bez przesady. Poprawność polityczna nie zawsze jest dobra, Anno. No. Trudno. No, a jak trudno, no. Ja ojciec się jeszcze wszystkiego muszę nauczyć, no. Kamil Pakosz, moi drodzy. Pakosz? Ile pakuje? Nie mam zielonego pojęcia, ale jak mówisz, że Pakosz, to znaczy, że Pakosz. Koniec i kropka, nie ma dyskusji. Jest niepodważalne, jest napisane, że Pakosz Kamil to jest, więc Kamil Pakosz to będzie. W kategorii czołgi to będzie. Anno, nie igraj, bo normalnie Pakosz tutaj, wiesz, będzie miał pretensje do nas, że się bawimy jego nazwiskiem i będziemy mieli przeklapane. Witaj wujku, mam na imię Kamil, mam 13 lat. Nie będziemy mieli przeklapane. Nie no, żartujemy. Przedstawiam tobie mój pierwszy model. Jest to czołg M41 Walker Bulldog. W niedługim czasie będę próbował skleić ciężarówkę i ci ją podeślę. Chyba daw. Miłego dnia, pozdrawiam twój wierny widz. No, my też ci życzymy miłego dnia. Ja bym chciał tak, żebyś zapomniał, że bawiliśmy się twoim Pakosz, tym nazwiskiem twoim takim. Ona fajna jest. A to Ania zaczęła, jakby co. Widzisz do czego to doszło? Cała Polska widziała. Stałem popyskot mojej córki. Będzie naprawdę tutaj YouTube'owa afera w tym odcinku. Aniu, Bóg za nas pokaże przy ciebie. Gargamel będzie o nas mówił. Nie, jaki? Wieżyczka to jest, z karabinkiem. Znaczy się ta taka. Ta, górna część czołgu. Wieżyczka z karabinkiem. Tak, pomalowana z tego co widzę. 5, 3, 2 i tyle. To gąsienica jest. Za kimś rapu capu łapu. Nie wiem, nie mam pojęcia co mi to jest. To przypomina albo łapę jakiegoś grudkowego potworka, albo gałązkę z drzewa. No dlatego mówię, jakieś łapu capu rapu, bo... No. No ona mówi, że nie, no. Ja mówiłem naszym kodem, pytałem się, czy to są grabie. Powiedziała mi, że nie. To nie są grabie jednak. Nie no, króca jego fuks, no. No, tak czy inaczej czołg dachował. Gąsienicami do góry leży. Trzeba go ratować. Zobaczmy, no, znowu dachował. Znowu dachował. No bo to jakiś wariat pijany jeździ, no to wiesz. Tutaj są pewnie dziury na to, żeby te miny zrzucać, nie? Jadą tak sobie czołgiem i miny podkładają, jadą dalej. Takie oczko i nos kosmity. Nie wiem, no. Ja nie wiem, po co są te dziury w tym czołgu, no. Tak przypuszczam, nie? Żeby spaghetti gotować. Ja wiem, że... Nie spaghetti, Aniu. Nie będziemy tutaj wyjeżdżać w porze obiadowej ze spaghetti, bo może ktoś je teraz buki na parze i ma ochotę na makaron i nie będzie go miał. Chodzi o to, że ja przypuszczam, że to jest do, nie wiem, jakieś tam podkładanie, bo ja bym tak robił. Jakbym miał takie dziury w czołgu, to ja bym miny podkładał. Jakbym miał takie dziury w mojej aurisce, to co niektórym gamoniom tak podkładał granaty, żeby się nauczyli jeździć. Tak bym robił. Serio. Nie no, żartuję. I rozumiecie, o to się rozchodzi, że no pewnie w sekcji komentarzy napiszecie mi, po jakiego grzyba są dziury w podłodze w czołgu. Przecież jak wjedzie do wody, to koniec, no. Będzie powódź. I po czołgu. Jedziemy dalej. No, z góry to on wygląda bardzo fajnie. Teraz to wygląda jak czołg. No, teraz to on wygląda jak czołg z lotu ptaka. To ja rozumiem, ale nadal nie rozumiem tego łapu capu rapu. Nie wiem co to jest, zielonego pojęcia nie mam. No gałązka się przyczepiła, kiedy jechał pod drzewo. Nie, to wygląda jak jakaś łapa tam specjalnie umieszczona. Gąsienica, ale kurza twarz, te są takie inne zupełnie.
te kółka ze sobą się nie spotykają w ogóle. Ani jedno. One są takie roztapierzone po tej całej gąsienicy. Roztapierzone. No. Zobaczcie, no te kółka się w ogóle nie stykają. Zupełnie jakaś inna filozofia jest tej gąsienicy, a tutaj pewnie jest jej składanie. Czy coś ten deseń. Chyba tu. W ogóle czołgi to mnie przerażają. Kurde, co czołg to inna konstrukcja. Inaczej to wygląda. Ale tak jak powiedziałem, oni... technicy, technolodzy podczas drugiej wojny, pierwszej wojny, drugiej wojny, mam nadzieję, że nigdy podczas trzeciej, oni na szybko po prostu coś tam poskładali, no to ma jeździć, strzelać i tyle, co im tam do głowy wpadło, nakreklali, zrobili, jeździło fajnie, gdyby nie wyszedł pierwszy projekt, to zaraz zrobili kolejny, nie, i ciąg zupełnie inaczej wyglądał, i to tak na chybcika to, z Discovery to wiem, tak mówili tam w telewizji, że tak było właśnie, więc musicie mi uwierzyć na słowo, moje, te, wujka Bohuna, było nie tam. Wierzcie mu. Dobra, dobra, wiesz, nie. Aha. Aha. No. Aha. Yes. Ha. No. Ja mam tak codziennie. Także moi drodzy, no. Także o, proszę bardzo, tutaj jest jeszcze raz ten czołg z takiej innej perspektywy, z innej alternatywy. Pod względem wykonu urzekł mnie ten czołg. Ponieważ nie ma tutaj czego się doczepić. Jego bryła jest fajna, wykon fajny, staranny, pomalowany, ładnie wygląda, może jechać na wystawy. Tyle, co ja mogę w tej kwestii powiedzieć. Kamilu Pakoszu. No, dziękuję, do widzenia. Jedziemy z następną galerią, tym bardziej, że to jest Marcin Ratajczak w kategorii ciężkie krówki. Podglądamy. Witam wujku, tym razem przesyłam zdjęcia modelu klasyku, czyli Iveco Turbo Star, model produkcji Iveco numer 3796. Model całkiem przyjemny, bez większych błędów, obyło się też bez szpachlowania i szlifowania śladów po wypychaczach. Wypychaczach? Jakich wypychaczach? No wziął wypychacz do kibla, no i robił. Wypychacz do kibla? Nie, no dobra, no chodzi ten, no, no dobra, nieważne. Model powstał w pudełkowych, patriotycznych, biało-czerwonych barwach. Pozdrawiam. No, biało-czerwonych. Dobra, ale... Hello! Jaką mamy flagę? Jakie mamy barwy flagi? No, wiem, biało-czerwoni! Wiem. Polska biało-czerwoni! Polska biało-czerwoni! Siegfriedstein? Komprende? Ja? No. Nie fałszuj. Polska biało-czerwoni! Ucz się, kobieto! Ucz się, bo ja wiecznie żyć nie będę. Tak się to właśnie śpiewa. Patrz! Nie morduję. Turbo Star! Fajny! Taki se ja też mam. Taki sam. W ogóle, jeżeli chodzi o budowę tej kabiny, ona jest przesłodziutka, przekochana. Dzisiaj już takich ciężarówek nie budują. Zobaczcie sobie. Ona wygląda... Ona jest malutka, ale wygląda muskularnie. Taka napompowana. Taka przy... Ja teraz mówię, cicho. Ty jak masz mówić, to nie mówisz. Muskularna, malutka, uśmiechnięta. Tą mordunię ma taką do wyściskania, do przytulenia. Taki mały paker, taki mały, kurde, że tak powiem... Star. Turbo. Taki mały, kurcze, fajny brzdąc, który miał swoje jednak pod tą machą, nie? I to jest fajne, to jest słodziutkie w tym modelu. Idzie się w nim zakochać, nie? Aczkolwiek ja takim jeździłem w realu, ha, jeździłem nie, takim nie w realu, jeździłem takim w realu, Anno, żeby mi to było ostatni raz, jeździłem takim w realu, moi drodzy, jeździłem takim w realu i tyle. Tak czy inaczej, powiem wam tak, ja ten modelik mam u siebie również na półeczce i bardzo przyjemnie mi się go składało. On nie ma większych błędów w instrukcji. Jest instrukcja klarowna i cieszę się, że na przykład ma tutaj zachowane typowe tutaj barwy, czerwona rama, czerwone tutaj te wszystkie bździu na ramię, żeby już tutaj nie zapuszczać się w szczegóły i opowiadać o każdym elemencie z osobna. To jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne i dodatkowo model ten ma uchylaną kabinę. Mało tego, tutaj ma tą otwartą maskę, można zajrzeć z przodu. Ma również skrętną oś, także każdy, kto sklejał ten model, na pewno świetnie się bawił. Ten model jest wyjątkowy. Jest wyjątkowy ten model. Naprawdę. To jest jeden z najlepszych modeli.
do sklejania. I on był jeszcze robiony za czasów, znaczy projektowany był za czasów, kiedy to firmie Italeri i Revel jeszcze zależało na tym, by ten rynek zdobyć. A teraz jak już mają markę, to niektóre modele wychodzą z linia czaska, tam coś się nie uda, sprzeda się wszystko w diabłem. Nie no, tak czy inaczej, no, firma Revel i Italeri dzisiaj jest nadal popularna, ale nie robią najlepszych modeli. Mi się wydaje, że ta Mia robi lepsze, ale to jest tylko moje zdanie. Jadąc dalej. Moi drodzy, ale jest jeszcze jeden gorszy gracz na rynku, AMT. I to w ogóle cienkie plastiki, często zniekształcające się, już nawet w pudełku, zanim do Was model przyjdzie, to już na przykład ściankę przednią czegoś będziecie mieli wykręconą w rulon, nie? Tak jak ja miałem z pewnym Kenwardem, no myślałem, że mnie szlak trafi. Jak ja odpakowałem tego Kenia, zobaczyłem, jak to tam wszystko wygląda powyginane, to się zastanawiałem na litość boską, czy to jest plastik, czy to jest jakaś zrulowana kartka papieru. Och, AMT naprawdę, wszystko zależy też jaki model. Ale ja miałem do czynienia z tą firmą dwa razy i nigdy więcej. Nigdy więcej. Także już wolę zdecydowanie Revel i Italeri. No, wykon ładny, estetyczny. Blenda pomalowana, kalki na swoim miejscu, uszczelki pomalowane, staranność tego klejenia. Po prostu tutaj emblemach jest przyklejone równo. Wygląda to bardzo ładnie. Super. Model czyściutko wykonany. Błyszczy się. Super. Fabryka. Ładnie to wygląda. Elegancko. Jestem pod wrażeniem. A ty? Jej mowę odjęło. No. Także, moi drodzy, Marcin Ratajczak wykonał bardzo ładnie pracę i to jest jedna z perełek dzisiaj. Tak, ja sobie to ocenię, że to może nie jest faworyt, tylko to jest taka perełka, którą ja sobie tam gdzieś kolekcjonuję, to mojego naszyjnika, którego nie widzicie, taki niewidoczny naszyjnik, pereł. I to jest taka perełka. No cóż, moi drodzy, ja sobie pozwolę jeszcze przejrzeć w dniu dzisiejszym tylko jedną galerię, ponieważ za nią musimy kończyć, bo mamy tutaj pewne rzeczy do zrobienia i no czas nas goni, niestety nieubłagalnie. Ja i tak jestem z tą serią opóźniony, bo planowałem ją dokończyć do wakacji. Niestety z produkcją materiałów z Waszych galerii będę musiał przychodzić o wakacje, a nawet i jeszcze po wakacjach, bo nie da rady inaczej. Dobra, moi drodzy, Damian Buraczyński to kolejny autor kolejnej galerii, ostatniej w tej prezentacji, w tym odcinku w kategorii osobowe podglądamy. Witaj wujku Bochunie, przedstawiam swój pierwszy model malowany aerografem, ale nie pierwszy w kolekcji, a mianowicie jest to Camaro SS 2010 roku firmy Revel w skali 1 do 25, numer katalogowy 07088 w wersji custom. Jest on niedopracowany, ale mimo tego jestem z niego zadowolony. Pozdrowienia dla Ciebie, Twojej rodziny i widzów. Pozdrawiam Cię. Wiem. I jeszcze raz Ciebie. Mhm. Bo nie dość, że jesteś moja rodzina, to jesteś też mój widz. Czyli podwójnie Cię pozdrawia. No powiedz coś, no pozdrawiam Cię Damianie, albo co, że... Pozdrawiam Cię Damianie też podwójnie, jako widz Wojtka Bochona i jako ktoś, kto nadesłał pracę. Zapomniałaś jeszcze o... Ale coś, że... Yes. Czasami moja prowokacja działa. Lubię się droczyć z Anią. Każdy tatuś i każda córka to wie, że każdy tatuś uwielbia droczyć się ze swoją córką. My tatusiowie córek już tak mamy. Po prostu uwielbiamy się droczyć z naszymi córkami. Prawda, Aniu? No. Nigdy się nie dowiecie, co jej powiedziałem. Nigdy, nigdy. Tylko pamiętajcie, jak będziecie mówić ha, ha, to tam jest miękki znak, żeby nie było. Tam jest akcent i miękki znak. To jest bardzo ważne, bo inaczej Ania nie rozumie. Moi drodzy, Camaro z 2010 roku. SS zresztą nawet. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda już na pudełku. A zobaczcie te Camaro w wykonie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Już na pierwszy rzut oka wygląda to na pracę ręczną. Nawet patrząc już na... Znaczy inaczej, Aniu, bo pewnie sugerowałaś się felgami. Nie tylko. A czym jeszcze? Tymi
czarnymi paskami tam i tymi, tymi co są w oponach, tymi, bo one no tak, widać różnicę. Przede wszystkim felgi, masz rację. Tutaj autor postanowił zrobić takie żółte obręcze na tych felgach. Felgi pierdzielną bejcą na czarno, natomiast zrobił taką fajną obiemkę. To fajnie wygląda, ale pasy postanowił przedłużyć tam głębiej na maskę. Ale czego nie widzę na modelu, a widzę na pudełku, to brakuje mi za drzwiami tego, że tak powiem, szklanego trójkąta. Żeby była klarowność. Aha. Tutaj to jest, tutaj tego nie ma. A mi brakuje człowieka w aucie. Tam jest na tym, tym tematem. Człowieki się nie liczą w aucie teraz. Liczą się. A jak człowieki wyciągną z auta? To on poszedł do sklepu. Po piwo se poszedł. Znaczy po lody se poszedł na przykład do sklepu. Mógł se, mógł se. Po żubra jeszcze powiedz. Aniu, nie zapłaciła nam marka za to, żebyśmy mówili o żubrach. Nie może tak być. No przecież ja mam te wszystkie Mercedesy w piwnicy, żebym porozdawał. Pusta piwnica. Ale ty żubra nie kupujesz. Zalokowanie produktu się kasuje po Mercedesie do piwnicy. No, ucz się jak chcesz, by zostać youtuberką. Dzisiaj już dwa ode mnie. A co najmniej co trzy, co najmniej. To, i to ja nawet nie wliczam to w premii, bo premia to musi być, to nie ma tak. Niech mi co najmniej do tych trzech Mercedesów dorzucą jeszcze opony zimowe, bo inaczej to nie da rady. No to i tak to wygląda, no. Dlaczego dziewczyny, zanim staną się kobietami, bo o kobietach już nawet nie wspomnę, ale przeważnie dziewczyny bywają na nie. No. Ten typ też tak ma. Yes. No tak. No. No. Wnętrze jego zobaczcie. Bardzo ładne jest no, wnętrze. No wciąż nie ma. I widać. Chciałem powiedzieć, że gdyby tutaj siedział luz, to lusterka nie było widać. A także ludzi tutaj nie ma, człowiek sobie wyszedł, to lusterko widzisz. Jest lusterko? Jest lusterko. Ale tak nie widać ludzi. I zobacz, tutaj też jest lusterko. I nawet mi się wydaje, że ono odbija czerwony fotel. Zobaczcie. Widać, że odbija te lusterko. Wielu ludziom odbija, ale to lusterko też odbija. Wielu ludziom odbija, no to żeś powiedział swoim widzom. Tak, zgadzam się. No mi też czasami odbija. A tobie nie odbija czasami? Ale tato, ty to chcesz puścić publicznie, ja ci przypominam. Tak, przecież ludzie wiedzą, że mi odbija na niektórych odcinkach. Wystarczy tylko sobie włączyć Farming Simulator. Tam mi odbija, jak się z Bartkiem spichnę. Dobra, moi drodzy, nie no, tutaj zobaczcie ten silnik, no zobaczcie to. Nie no, masakra, przecież w trampkach to jest, no. Ja tu zaraz zacznę płakać, no. Ja się wzruszyłem normalnie, no zobacz sobie, Aniu, to, no, no nie. To idź płacz na kierownicę. Płaczę na kierownicy. Ja patrzcie, jak to... Ja patrzcie, jak to pięknie wygląda. Jezusie Maryjo. No. Silnik idealnie, centralnie położony w przedniej części całej konstrukcji. Super, elegancko to wygląda. Mało tego chciałem jeszcze podkreślić i zaznaczyć, kto ślepy i nie widzi, że tutaj jeszcze jest tabliczka znamionowa. Tutaj, zobaczcie. Mucha nie siada. A ja widzę tam trzy butelki żubra. Moi drodzy, no i tutaj podwozie. Też wykon piękny. Widać tą całą tej amortyzację, te całe zawieszenie, to tutaj te wydechy, to wszystko, te flaki, tam zobaczcie te drobne pierdołki, dołki, które po prostu są bardzo ważne. Ja pierwnicza, to po prostu pięknie wygląda, no super. No perełka, to kolejna perełka do mojego naszyjnika. Super, no super wykon. I zobacz sobie te światła z tyłu. Się świecą się. Ładny wykon. Nie to, że ja lubię Camaro, ze wszystkich osobówek. Mam kilka swoich ulubionych samochodów. Lubię Jaguary. Lubię właśnie Camaro. Lubię te wszystkie muscle cary. Ale kurczę, to nie to, że po prostu podlizałeś mi się już samym faktem, że wykonałeś Camaro, to jeszcze wykonałeś go super elegancko, nie? Strzeliłeś po prostu mi gola w tym momencie. No ładne, ładna ta praca. Perełka już tutaj na naszyjnika sobie daję, naszyjnik pod koszulkę, żeby się nie lansować tym moim naszyjnikiem. I tak to wygląda. No. Pięknie, pięknie. Po prostu pięknie. Pięknie? Tak. Moi drodzy, to wszystko na dzień dzisiejszy. Wiem, że było krócej.
no 65 minut się zbliża, ale moi drodzy, no niestety my dzisiaj nie mamy więcej czasu na to, żeby prezentować więcej waszych prac. No, podczas wakacji ja zrobię wyjątek i będę w tym roku robił materiały z tych waszych galerii, bo mam duże zaległości nadal. Natomiast moi drodzy, no Ani nie będzie już teraz, nie? Bo ona jedzie na wakacje, więc spodziewajcie się tego, że Ani nie będzie w ogóle, więc nie będzie jej w ogóle w żadnej serii na mym kanale. Ja za tym moim małym, kochanym brzdącem, za tą moją córką będę tak tęsknił, że masakra. Jak jej nie ma w domu, to ja po prostu tak tęsknię. To możesz dokuczać tylko psu. Tak, mogę dokuczać. Nie, no ja nie mam sumienia temu łosiowi tam dokuczać, nie? Ale... Widzicie, córka mi rośnie, już nawet nauczyła się odpiskiwać, już nawet tutaj zaczęła mnie nawet coś tam już bić, nawet przemoc w rodzinie i tak dalej. Córka mi rośnie i tyle, nie? Także no i będzie mi się tęsknić za tym moim kochanym córciem, no i tyle. Także moi drodzy, no do zobaczenia, do następnego. Mam nadzieję, że dzisiejsze galerie wam się podobały. Sekcja komentarzy oczywiście należy do was, no i... No to wiecie, co macie robić. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się cieplutko i kto wyjeżdża na wakacje, to życzę wszystkim miłych, udanych wakacji, słonecznych, gdziekolwiek tam pojedziecie, i bezpiecznych. Pa, pa!